Szkoła Muzyczna w Suwałkach zaprasza na już 19. edycję dorocznego koncertu w hołdzie Ojcu Świętemu papieżowi Janowi Pawłowi II, organizowanemu, by z jednej strony upamiętnić to wydarzenie, jakim była wizyta wielkiego Polaka na naszej ziemi, z drugiej zaś pomóc podopiecznym Suwalskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej. Cel od początku był dobroczynny. Jest ogromna potrzeba, żeby wesprzeć wszystkich tych, o których się nie mówi, a nie sądzę, żeby w jakiejkolwiek rodzinie nie wystąpił temat choroby nowotworowej. Jest to albo dalszy krewny, albo najbliższy. I jak trudno rodzinie najbliższym się zmagać z samym faktem stanięcia przed nieodwołalnym, ale zawsze trzeba podjąć walkę. I w tym momencie wspiera tego rodzaju działania i rodziny, i lekarzy, i samego chorego, i otoczenia. W konkatedrze rozbrzmiewać będą dwa chóry, dwa kameralne składy orkiestrowe, solistki i wokalny kwintet sopranistek. Usłyszymy także dwa dzieła organowe. Marlenie Borowskiej, która czuwa nad tym wydarzeniem, udało się stworzyć ciekawy program. Jest tak skonstruowany, żeby przede wszystkim dać przeżyć piękno muzyki szlachetnej i zaprezentować szlachetne, piękne wykonania utworów klasycznych, barokowych. Także jest muzyka polska, czyli są wykonania aranżacji utworów Moniuszki. Mamy rok Nowowiejskiego, także ten koncert zwieńczy utwór Feliksa Nowowiejskiego. Rozpocznie suwalski chór Primo pod dyrekcją Ignacego Ołowia z solistką Natalią Ołów. Jest to moja wychowanka, dlatego też tym milej mi zaprosić Państwa na prezentacje wokalne Natalii. Zagra zespół barokowy oraz orkiestra smyczkowa, obydwie te propozycje to muzyka klasyczna i barokowa pod dyrekcją Grzegorza Bogdana. Następnie zespół wokalny Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Chór suwalski, chór żeński Cantilena pod dyrekcją Moniki Brezgieł. Będzie grało też dwoje organistów. Jest zawsze taka budowa klamrowa tego koncertu, czyli rozpoczyna i kończy utwór organowy. My także zaproponowałyśmy z Natalią solowe, bardzo piękne arie, ale niech to już będzie niespodzianka i w tym momencie tym bardziej zapraszamy, żeby wysłuchać tego bardzo, bardzo pięknego koncertu. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 11 czerwca w konkatedrze pod wezwaniem św. Aleksandra w Suwałkach. Początek koncertu godzina 19.